Piramidy kojarzą Ci się zapewne ze starożytnym Egiptem i grobowcami faraonów. Mało kto wie, że w Polsce również są piramidy. Na zdjęciu widzisz piramidę w Rapie, która powstała na początku XIX wieku i jest grobowcem pruskiego rodu von Fahrenheit. A teraz mamy takie zadanie. Suma długości krawędzi ostrosłupa prawidłowego wynosi 150 cm. Oblicz długości tych krawędzi, jeżeli podstawą ostrosłupa jest sześciokąt i krawędź boczna jest o 5 cm dłuższa od krawędzi podstawy. Co mamy obliczyć w tym zadaniu? Długości krawędzi w ostrosłupie. Jakie to krawędzie? Krawędź boczna i krawędź podstawy. Dobrze, co wiemy o tym ostrosłupie? Po pierwsze, jest to ostrosłup prawidłowy. To oznacza, że w jego podstawie znajduje się wielokąt foremny, a wszystkie krawędzie boczne mają taką samą długość. Ponadto wiemy też, że suma długości krawędzi w tym ostrosłupie wynosi 150 cm. Czy możemy już narysować ten ostrosłup? Nie, ostrosłupów prawidłowych jest bardzo dużo. Musimy wykorzystać dodatkową informację, że w podstawie tego ostrosłupa jest sześciokąt. Z jaką bryłą mamy do czynienia? Zastosupem prawidłowym sześciokątnym. Suma jego krawędzi bocznych i krawędzi podstawy wynosi 150 cm. A co jeszcze wiemy? Wiemy, że krawędź boczna jest o 5 cm dłuższa od krawędzi podstawy. Możemy oznaczyć krawędź podstawy jako jakąś niewiadomą, powiedzmy p. Dobrze, mamy oznaczoną krawędź podstawy, ale co zrobić z krawędzią boczną? Zobacz. Wiemy, że krawędź boczna jest o 5 cm dłuższa od krawędzi podstawy. Czyli jeżeli krawędź podstawy ma długość P to krawędź boczna będzie o 5 cm dłuższa od P czyli otrzymamy P plus 5. Możemy ją oznaczyć w taki sposób. Ile jest krawędzi podstawy w tym ostrosłupie? 6. Ponieważ w podstawie jest sześciokąt foremny. To jaka będzie łączna długość wszystkich krawędzi podstawy? 6 razy p, albo inaczej mówiąc, 6p, tak jak mamy tutaj. A ile mamy krawędzi bocznych? Również jest ich 6. To jaka będzie ich łączna długość? To 6 razy p plus 5. Możemy to zapisać w taki sposób. Dobrze, ale co możemy zrobić z tą wiedzą? Zobacz. Mówiliśmy na początku, że suma długości krawędzi wynosi 150 cm, a suma długości krawędzi to łączna długość krawędzi podstawy, dodać łączna długość krawędzi bocznych. Czyli jeżeli dodamy do siebie te dwa wyrażenia, to musimy otrzymać 150 cm. Ułóżmy odpowiednie równanie. Łączna długość krawędzi podstawy, dodać długość wszystkich krawędzi bocznych, daje nam w rezultacie 150 cm. Zatrzymaj teraz film i spróbuj samodzielnie wyznaczyć p. Następnie włącz film ponownie i porównaj swoją odpowiedź z moją. Najpierw musimy wymnożyć wszystko to, co jest w nawiasie. 6 razy p to 6p, 6 razy 5 to 30, 6p plus 6p to 12p, a 150 minus 30 to 120. Dzielimy przez 12 i otrzymujemy, że p równa się 10. To oznacza, że długość krawędzi podstawy w tym ostrosłupie wynosi 10 cm. A jaka jest długość krawędzi bocznej? Jest ona o 5 cm dłuższa, czyli do 10 dodajemy 5 i otrzymujemy 15 cm. A teraz takie zadanie. Poniższy rysunek przedstawia siatkę ostrosłupa. Oblicz długości pozostałych krawędzi tego ostrosłupa. Zobacz tak jak było powiedziane w treści zadania, mamy tutaj siatkę u pewnego ostrosłupa. Jaka figura znajduje się w jego podstawie? To kwadrat. Jaka jest długość boku tego kwadratu? 1. Czyli wiemy, że te pozostałe krawędzie również mają długość 1. Długość jakich krawędzi jeszcze znamy? Oprócz kwadratu mamy tutaj również cztery trójkąty. Zauważ, że każdy z tych trójkątów jest trójkątem prostokątnym. Jak nam to może pomóc? W trójkącie prostokątnym będziemy mogli wykorzystać twierdzenie Pitagorasa. Długość jakich krawędzi obliczyłbyś najpierw? Trzeba wybrać taki trójkąt, aby brakowało w nim długości tylko jednego boku. Tak jak tutaj. Znamy długości przyprostokątnych wystarczy obliczyć przeciwprostokątną. Spróbuj to zrobić samodzielnie. Zauważ, że ten trójkąt nie dość, że jest prostokątny, to jest jeszcze równoramienny. A w takim trójkącie przeciwprostokątna jest pierwiastek z dwóch razy dłuższa od przyprostokątnej. Czyli długość tego odcinka to po prostu pierwiastek z dwóch. Super, wyznaczyliśmy jedną z krawędzi. Czy na pewno tylko jedną? Zauważ, że te dwa trójkąty są przystające, a to oznacza, że mają boki takiej samej długości. Czyli tutaj też będziemy mieć pierwiastek z dwóch. Czy gdzieś jeszcze? Tak, tutaj i tutaj. Po złożeniu ostrosłupa te krawędzi się pokryją. Również te dwie krawędzi się pokryją. Musimy jeszcze obliczyć długości tych dwóch krawędzi. Spróbuj znowu to zrobić samodzielnie. Skorzystamy z twierdzenia Pitagorasa. Otrzymujemy, że długość tej krawędzi to pierwiastek z trzech. A jaka jest długość tej krawędzi? Jest taka sama. Po złożeniu ostrosłupa te dwie krawędzie się pokryją. Świetnie. Wyznaczyliśmy długości wszystkich krawędzi tego ostrosłupa na podstawie jego siatki. Na końcu przekonajmy się, że rzeczywiście ta siatka jest siatką ostrosłupa. Zobacz sam. A teraz mamy takie zadanie. Bryły, które narysowano poniżej, powstały z dwóch jednakowych sześcianów o krawędzi jednego decymetra. W ten sposób, że z jednego sześcianu wycięto ostrosłup o wysokości półdecymetra decymetra i doklejono do drugiego sześcianu. Porównaj pola powierzchni tych brył. No dobrze. Przyjrzyjmy się powierzchniom obu tych brył. Wiesz dobrze, że pole powierzchni bryły to suma powierzchni jej ścian. Jakie ściany mają te dwie bryły? Na pewno są to ściany sześcianu i ściany ostrosłupa. Ile jest ścian sześcianu? 5. Wszystkie oprócz górnej, na której albo dokleiliśmy ostrosłup, albo wycięliśmy kontur bryły w bryle. Wszystkie one mają taką samą powierzchnię, bo mieliśmy dwa identyczne sześciany. No dobrze, a co z tym ostrosłupem? Zauważ, że tutaj wystarczy rozpatrywać powierzchnię boczną tych ostrosłupów. Podstawa w każdym wypadku jest niewidoczna, sklejona bądź wycięta. Czy te ściany boczne powstałe po wycięciu ostrosłupa będą miały inną powierzchnię niż te doklejone tutaj? Oczywiście, że nie. Ten ostrosób znajdował się wcześniej w tej bryle. W każdym wypadku musimy te pola dodać. Nawet jak wycięliśmy ostrosób w środku, to dodatkowe ściany powiększają nam, a nie pomniejszają powierzchnię bryły. Także pole powierzchni tych dwóch brył jest takie samo. Może się to wydać zaskakujące, że wykrawając coś z jednej bryły i przyklejając do drugiej, nie zmieniamy pola powierzchni. Czyli pola powierzchni obu tych brył są sobie równe. Ale czy te bryły wszystko mają równe? Sprawdźmy ich objętości. Jak to zrobić? Zobacz, każda z tych brył powstała z sześcianu. Tylko, że tutaj do sześcianu dodajemy ostrosób, a tutaj wycinamy pewien ostrosób. Jaka będzie objętość sześcianu? To proste, skoro te sześciany mają bok długości 1 decymetra to ich objętość to 1 decymetr sześcienny. A jak obliczyć objętość wyciętego ostrosłupa? Musimy znać pole podstawy oraz jego wysokość. Wysokość jest podana w treści zadania to pół decymetra. A pole podstawy? Podstawą jest kwadrat obok 1 decymetra. Podstawiamy to wszystko do wzoru i otrzymujemy, że objętość ostrosłupa to 1 trzecia razy 1 druga czyli 1 szósta decymetra sześciennego. Oblicz teraz samodzielnie objętości tych dwóch brył. Tak jak mówiliśmy wcześniej, objętość tej bryły to objętość sześcianu pomniejszona o objętość wyciętego ostrosłupa, czyli 5 szóstych dm sześciennego. Natomiast objętość tej bryły to objętość sześcianu powiększona o objętość ostrosłupa, czyli 1 i 1 szósta decymetra sześciennego. Nazwę ostrosłupa tworzymy od wielokąta który znajduje się w jego podstawie. Jeżeli w podstawie ostrosłupa jest wielokąt foremny a jego krawędzie boczne są równe to mówimy, że ten ostrosłup jest ostrosłupem prawidłowym. Ważne wzory, o których musisz pamiętać to wzór na objętość ostrosłupa oraz wzór na jego pole powierzchni. Zobaczyłeś właśnie kolejny film poświęcony ostrosłupom. Zachęcam Cię do zobaczenia innych filmów z tej playlisty a także do odwiedzenia naszej strony internetowej i stacja TV.